Okej, w poprzednim filmiku była muzyka, dlatego mam nadzieję, że w tym filmiku też będzie. Bez przedłużania lecimy do kolejnego grania dalej w to. Słuchajcie, grałem już tymi roślinami, tak? Chyba. Na pewno. Teraz gramy tymi. No i jakieś premium roślinki, najlepiej ta, bo ona jest super. I ten, ona jest super. Najlepsza. Uwielbiam ją. Czemu kupuję sobie ulty? Dlaczego jestem taki zły? Użyj go. Użyj go, błagam cię. Przepraszam, musiałem użyć tego ulta. Przynajmniej na jednym zombiaku, a nie na 20. Dobra, tutaj damy takiego, tutaj damy go. Strategia, strategia, moi mili, strategia. Jedz go. Kobieto, co ty robisz? Gij. Ten gościu od muzyki jest też dobry, wam powiem. Jeszcze tego nie użyłem, bo... I tego, o, marcheweczka. Na nic się nie zdała, ale okej, nieważne. Ach! On tak pięknie je zniszczył. Tak pięknie zabił te kury. Trzeba to okurzyć. Trzeba na to. Ach, nie ma. O cholera. Miał problem, okej? Trzeba było go rozwiązać. Ogólnie mam pomysł, co mogę robić po plankaczu zombie, bo tak szczerze, Brawl Stars już raczej na ten kanał nie powróci. Tak, już na serio mówię teraz, naprawdę. To już raczej nie powróci na ten kanał. Nie wiem, plankaczu zombie 2 powróci kiedyś na pewno, ale kiedy? Czy to jest kwestia roku, czy kilku miesięcy, ale na pewno nie krótko, ale kiedyś powróci, bo już mam pomysł nawet na co, ale po prostu nie chcę to realizować, bo cały czas nie pokażę, że to zombie jest. Jest pomysł, żeby po pierwsze nagrywać jakieś odcinki z Amonga, po prostu, żeby sobie po prostu grać na luzie w Amonga. I druga jeszcze opcja, która na pewno wejdzie w życie, to jest Pokémon Go. I słuchajcie, chodzi tutaj o to, że... Nie. Naprawdę. Nie umiem powiedzieć, o co mi chodzi. Po prostu... to są gry, do których... chcę wrócić. Ponieważ... A, Amongu mam dużo fajnych rzeczy, fajnie się w niego gra, można tam czasami nawet poznawać ludzi, tak, to jest dziwne, ale czasami tak, naprawdę, można ich dodać do znajomych, potem na przykład grać z nimi częściej, więc Amonga to jest fajna gra, tylko że nikt z moich znajomych to nie gra, możecie, ale jest fajna ogólnie. A Pokémony gra w to, słuchajcie, papę. I możliwe, że kiedyś jeszcze będzie z niej jakiś odcinek. To nie jest wykluczone. Może z Pokémonów pojawi się z nim kiedyś jeszcze jakiś odcinek. Jak chodzimy ze starych, dobrych czasów, 4 lata temu. Czy tam 3. Bo to był raczej 4. Jeszcze na pewno powrócą, ale najpierw zajmę się Plankaczu Zombie, w sensie... Skończę to, zajmę się kolejnym. Nie będę niczego jakby komplikować.
najpierw zrobię to, potem jeszcze będziesz musiał zrobić jakiś odcinek na kanał główny, jeszcze specjal będzie na 200 subów i mam jeszcze dwa plany na nagrywanie jakichś innych odcinków, więc trochę jest rzeczy teraz, ale spokojnie wszystko sobie poukładałem i myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. A więc okej, lecimy level 16 i minuta 5. Jest dobrze. Na pewno go ochronię, przecież to jest ziemniak, proszę was. Nie może być! Zaraz. Tak, już takie też było. Potem był Ice Bloom. Zobaczymy, patrzcie. Testa. Zobaczcie teraz. Nie wiem, czy to zadziała, ale jest jakaś szansa, że to zadziała, naprawdę, poczekajcie, zobaczcie to. Okej, nie działa. Ale zostawienie chyba też było. Dobra, nieważne. Teraz najważniejszy jest dla nas Modern Day. Modern Day. Nie mogę się przyzwyczaić, zawsze na to mówię Modern Ray. Wiecie, rrr zamiast ten Day. Modern Day. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale no, tak właśnie jest fajnie. Ej, mszczenie. Jej. Słuchajcie, mogę szybko zrobić takie coś? Nie będziecie źli, co nie? On musi być ulepszony, prawda? Bo to został stworzony, żeby być taki fajny. Wiecie, bo jak się użyje ulta, to on potem ma takie mocniejsze ataki i lepiej wygląda ogólnie. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, to był dobry pomysł. A on? On nie. To jest taki basicowy ult. Jeszcze sobie damy aloe tutaj, żeby moje kochane roślinki leczył. O, widzicie jakie wlecą. Jeden dużo waży. No nie, bo to... Dobra, nie bardzo. Nie powiedziałem tego, przepraszam. Nie, dobra, nieważne. Dobra, 17 chyba. Mam nadzieję. Chyba tak. Tutaj trzeba uważać. Idealnie do tego nadadzą się rośliny z Wild West. Aha, bo jeszcze tutaj są. Nie wiem. Ciebie nie bierzemy, wal się. Albo ciebie wezmę jednak, jesteś fajny. No, jesteś fajny. Okej. Ogólnie to ja będę używać tylko tego. Wziąłem i tak dla jaj, nie? Żebyście myśleli. Co to za kolega? Co ty tutaj robisz? Nie pomyliło ci się coś? WTF? Co to tutaj robi? Odmieńcu walony. Arbus cię zaraz dwalnie. Kasztan jeden. Ej. Sorry, znowu mnie odkleiło. Ty chyba sobie nie pozwalaj, byczek, nie? No. O kurde! Aha. Ten mały ma jakiegoś... Jest dziwny. Jest słaby. Ten z garnkiem na głowie mnie troszkę niepokoi, dlatego myślę, że dam tutaj arbuzika. I będę was bić. Przepraszam. Jezu. No zabijcie tego głupiego, zostronego byka. No. Okej. Nie ma reklamy, a więc lecimy dalej. Ej, naprawdę nie ma reklamy, co jest? 18 level. Jest.
Coś moja defensywa znowu? Tak. No i nic ciekawego. Okej. Kurczę, nie wiem. Moja defensywa. Zuli z Westu? Naprawdę? No dobra. To z Wild Westu. Ty nie jesteś z Wild West, wywalaj stąd. Kolego. Pomyliło mi się mi z Lixłem, odko. Tutaj damy... Po co w ogóle zdawać zwykłego, jak się ma mrożonego abuza? Tak się to robi po pierwsze. Potem robi się... zaporę ogniową. W sensie, no dobra, nie mamy ognia, ale metaforycznie to jest mega mocna roślinka. Usuwamy, stawiamy, pyk, 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 pyk. No i lecimy! Nie ma czasu. Czemu te arbuzy rzucają w swoich kolegów? Dlaczego te arbuzy strzelają w nie zombiaki, tylko... No, wtory! Dosłownie, patrzcie! Przypatrzcie się! W niektóre strzały tych arbuzów, zobaczcie, za chwilę. No, widzicie? Walnęły wtory w tego zielonego typka tutaj z przodu, nie. Co to ma być? Czemu w nich strzelają? Nawet tu nikogo nie było. Nawet tego kurczaka tu nie było, więc no co robi. Dziewiętnasty. Zbliżamy się już wielkimi krokami do końca. Szczerze mi obojętne, co ja bym wziął. Ale musi być to być coś z Wild Westa, więc bierzemy Wild West. Nie mogę wydać więcej niż tyle. Czyli idealnie się złożyło. Bo zamierzałem wydać tyle. Potem tak. I tak. I tak. I tak. I tak. Dokładnie tak to chciałem zrobić. Nie mówcie, że nie. Możecie trochę przyspieszyć. Nie wiem. Jaka duża fala zombie. Wam powiem. Niesamowicie. Ogromna. Niesamowita. Naprawdę. Pomocy. No. Dzięki. Dzięki. Dwudziesty. Jej. Jeszcze tylko 6. To jest ten najgorszy. To jest ten najgorszy. Najgorszy. Najgorsze to jest. Ja go zdążę tutaj walnąć. Hmm.
Niech no, błagam, weź. Jest, dał radę, dobry jest. Uwielbiam go. Nie, żartuję. Niepotrzebna mi jest ta fasolka. Śmieszna. Zabawna. No i gin. Łatwo. A was tutaj rozwalę w chwilę. No. To jest za szybkie. Mówię wam. No. Lol. A po co mi to? Do życia? No. No i wszyscy zadowoleni. Nie. Zrobimy tak. A potem tak. Potem tak. Tu damy jednego, tu damy jednego, tu damy tak i tu zrobimy tak. Coś. Finalna walka tutaj, powiedzmy. Cholera, ten z kurczakami walonymi na łeb. Nienawidzę go. Ach. Dzięki. Błagam. Weź co, idź. 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 Idź, jak mam dobrze. Łatwo. Łatwo. Znaczy, no jeden oberwał i drugi w sumie też. Ale nieważne. W sensie chodzi mi o ziemniaki i trochę tą armatkę. Troszeczkę. 21. Nie mogę wydać więcej niż to, nie mogę dotknąć tego, coś jeszcze? Nie pamiętam. Boom Balloon Flower? Po ile to jest? Pewnie 250. To spodziewał. A miałem to. Tą roślinę w sensie. Fajna jest. Weźmiemy to na premium, oczywiście i tam czekamy, ale... Co z tego? Po co mi słońca? Powiedz mi. Po co mi? Po co? Ile jest potrzebna ta roślina? Ona jest... Najlepsza, nie? W sensie, no... Jaka jest lepsza roślina niż ta, nie? W sensie... Nie dość, że dużo zadaje. To jeszcze mega szybko wali tymi swoimi atakami i jest dosyć mocna, taki piszuter, tylko że tańszy i to dużo tańszy. Czy w takiej samej cenie nawet? Nie wiem. Coś w stylu piszutera, a piszuter to jest. I jeszcze lepszy nawet niż piszuter, bo zatrzymuje w miejscu. On nie może się wtedy ruszyć, a więc jest nawet lepszy niż piszuter. Więc no. Niszczymy tutaj i tutaj też. Co, lecimy. Nawet nie wydałem... Ilu? 500 wydałem, 500 wydałem, naprawdę. Malutko. Lecimy 22. Wy... Odeprzyj atak zombie, coś w tym stylu? Metadiset plant? Z danymi roślinami. To tylko dam to. Jezu, tak mnie satysfakcjonuje wygląd tego arbuza niebieskiego, nie? Uwielbiam na niego patrzeć, on jest taki fresh, nie wiem. Lubię go. Mega go lubię. I tak to tutaj zostawię, nie będę nic zmieniać. No dobra. Może troszkę. Nawet trzecie dam.
Bardzo dobrze sobie radzi z kurakami. Walić kury. Po Transform Zombie mam pewną zrazę do kur. Nie, walić kury. Po prostu. Tak sobie dla zabawy. Okej, no to pa. Okej, 23 teraz? Tak, 23. No nie, znowu tego nie ma. Byle co, powiem wam premium roślinki znowu, co? To nie jest premium, wypad stąd. Nie lubię cię. Nie mogę dwóch roślin stracić. Nie stracę ani jednej. Taki mam zamiar chociaż. Ta roślina jest tak potężna, że wystrzeliwuje 5 kulek. Ona jest za tania. 5 kulek naraz. 5 kulek naraz. O tak, mamy to, chłopaki. Zaraz to. Za dużo kur! Trzeba je zabić. I co mają żyć? Dobra. Ja straciłem jakąś coś. A bo ten zasrany pufba! Dobra, lecimy. Ale tym razem totalnie inna rzecz. Bo weźmiemy sobie Wild West! Aaa! Bym zapomniał, że w końcu może być mój kochany Ice Blue. Mam Ice Bluma. Dawaj mi go. Okej. Okay. Mam już Ice Bluma. I teraz nie mogę tego zwalić. Muszę to zrobić dobrze. Nie mogę stracić żadnej rośliny. A więc Ice Bloom nie będziesz używana. Rozumiesz? Nie będziesz używana. Nie. Za to prądek będzie. Prądek jest super. Każdy go lubi. Dam go nawet tutaj. Bo każdy go lubi. Dawajcie, kurczaki! Ha, co wy chcecie? Okej, okay, Ice Bloom się liczy, czyli nie mogę już tego użyć. I czemu ten zombiak zamienił się w bryłę lodową i jest odwrócony do innych zombiaków? Trochę mnie to martwi. Uznajmy, że tego nie widzę. Dobra, koniec zabawy. Jej! Wygrałem! Mamy Ice Bluma. Tak się gra. Tak się gra. Kupujemy to, kupujemy to i za free mamy jednego punkta. Myślałem, że 10. Okej. Lecimy. 24 level, ale najpierw muszę
Najpierw muszę mojego kochanego Ice Bloom'a odblokować. Serduszkować. No, teraz już możemy lecieć do 24 i do finału. Nareszcie. Słuchajcie, powoli już zaczynam odczuwać to, że mam powoli dość grania w tą grę kolejny raz. A więc naprawdę muszę to nie mieć jakichś żadnych przerw. Po prostu codziennie jeden świat, choćbym miał się zesrać, musi być. No i tyle. Nie bierzemy ten sam. O Jezu, już mała jest blumka tak naprawdę. Piękne. Piękne. Dobra, słuchajcie, kupię tylko 3 power-upy, tak dla zabawy, nie? Miałem 3000 golda akurat pod ręką, więc sobie kupiłem, bo jestem bogaty. Tak. Ach. Och, Ice Bloom. No, cieszę się, że go odblokowałem. Bo miałem go... Cholera jasna. Nie, wkurzacie mnie. Ja chyba wam jednak dam tutaj o takie coś. Dajcie mi te kuraki, ja je chcę zmrozić. Nie wyszło. Nieważne, trudno. Nie jedz moich ziemniaków, rozumiesz? Zostaw je w spokoju. Zostaw je. Ajajaj. Czy jak zrobić dokładnie jednego gryza temu ziemniakowi, to on już będzie uszkodzony? Tak to działa? Skanowanie. Dobra, niszczę was w tym momencie. I Ice Bloom wlatuje! Możesz ich bić? No przecież oni tam stoją. Co to ma być? Zarąbiliście. No okej. Okay. Lecimy do ostatniego levelu, którego pewnie w sekundę przejdę, no ale nieważne. Nie ma reklamy. To jest plus. To jest szansa. Robimy to. Ciekawe, czy dzisiaj w nocy znowu pojawi się 8 trudnych leveli, ale tym razem piraci, bo ostatnio był Modern Ray, chyba kolejnego dnia był... Kurde. Kolejnego dnia byli z Egiptu, a na przykład, nie wiem, dzisiaj będą piraci. Ciekawie będzie wtedy. A, tutaj mogę kupować power-up. Nie pamiętam, że wtedy kupowałem chyba nawet. I tam nie mieliście do mnie problemu. Nie biliście mnie za to. To znaczy co? Wow, na górę! To nie był twój dobry ten ruch, no. Po co ci to było? Teraz nawet nie używam supermocy, ponieważ i tak to wygrałem. Ale to nie wszystko. No, to papa. To było szybkie, wam powiem. Trzeba mieć po prostu piszutery. Piszutery to jest naprawdę mocna rzecz. Dobra, więc co, teraz chyba ci mroźni, ale to już ma 30 leveli, więc przechodzimy na wyższy poziom i na 3 odcinki na przejście jednego, a już na Modern Rayu to szczególnie, więc będzie już grubiej. Tak, 30. No co? Lecimy jutro i mam nadzieję, że to przechodzimy. Trzymajcie się. Cześć.